Cześć, z tej strony Szlendi. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o krzesiwach. Na co zwracać uwagę przy zakupie. Jakie jest w miarę ok, jakie jest beznadziejne. W zasadzie opowiem Wam o dwóch rodzajach krzesiw, typu krzesiwo szwedzkie i amerykańskie. One oczywiście różnią się wielkością, długością, kształtem, grubością. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, na którą zazwyczaj ludzie nie zwracają uwagi. I za chwilę Wam to pokażę. Tutaj macie krzesiwa właśnie szwedzkie i amerykańskie. Szwedzkie to są takie, które tylko i wyłącznie na zasadzie krzesania wytwarzają iskrę. Tu mamy takie największe w branży, ono ma 13 cm. Tutaj oczywiście róg sobie... O, róg sobie dorobiłem. Tak to wygląda, tak zwana spawarka. Na rynku najbardziej powszechne są mniej więcej takie. Tu nie będę sklepami leciał, ale w zasadzie generalnie na skutek tarcia dochodzi do iskry. Mamy też krzesiwo amerykańskie, to jest coś takiego. To normalnie to jest prostokąt. Ja już to różnę około na drugi rok w zasadzie, tylko do celów pokazowych. Uważam, że to krzesiwo jest beznadziejne wręcz. Ale to jest moja opinia. A tutaj Chińczyk był mądry i zrobił krzesiwo amerykańskie w takiej formie. O co chodzi? Oni sobie wymyślili, że można takie wiórka magnezowe tutaj, no magnezowe, w zasadzie magnezowe, wytwarzać, po czym dajemy na nie iskrę, prawda? Za chwilę usypię to na kubkę, to zobaczycie, jak to się pali. Tutaj mamy to samo, ale tak jak wspomniałem, Chińczycy są... no, zrobili to lepiej, tak? To jest oryginalne, to jest podróbka. Na pierwszy rzut oka wygląda jak szwedzkie. Też kupiłem, bo kosztowało chyba z 5 zł, myślałem, że jest to szwedzkie, a myślę, zobaczę... zobaczę, jak to będzie szło. Mamy też takie małe. Zaraz powiem, dlaczego nie polecam. W sumie co tu mówić, chodzi o cenę i wielkość. Czy wyobraźcie sobie różnicę. Natomiast skrobak ma bardzo fajny, za chwilę troszkę o tych skrobakach powiem. To natomiast jest już takie bardzo solidne i uważam osobiście, że jest to jedno z lepszych krzesiw, jakie w życiu używałem. Ale za chwilę powiem dlaczego. Nie chodzi o sam stop metalu, który tutaj jest wykorzystywany, tylko o to. Za chwilę tutaj Wam na skrabie amerykańskie jeszcze pokażę, jak to działa, za chwilę i przejdziemy do tematyki skrobaków. Z tym amerykańskim wygląda to tak, że trzeba sobie narobić wiórek. Bardzo powoli się ściera, ono w tym momencie blasku nabrało, bo ta zaś nie działa, warstwa się po prostu starła. Natomiast uwierzcie mi, ciężko się to ściera. Dlatego wspominałem, że jest beznadziejne, bo zwróćcie uwagę na stosunek masy 1 do drugiego. Tutaj mamy takiej samej wielkości pręcik malutki schowany. U Chińczyka mamy identycznie, tylko że jest schowany tutaj. A stosunek tego wszystkiego dookoła to jest po prostu nieadekwatne. Jeżeli zrobiliby tego typu krzesiwo z takim prętem, no to super, bo mielibyśmy naprawdę na lata krzesiwo, kiedy już byłoby na przykład bardzo mokro i coś by trzeba było płomieniem zapalić, no to rzeczywiście pomagają te wiórka. Natomiast no, tu już mam lotnisko, to już się kończy, także cały czas się zastanawiam, co autor miał na myśli, czy usypywać taką wielką kopę po prostu wiórek, żeby rozpalić ogień, czy nie wiem, bo tragedia ogólnie. Natomiast no, dajemy na to iskrę, tu już nie chce mi się nawet skupiać, dam zwykłą. No i w zasadzie się pali ogniem. Nie tak jak w przypadku krzesiwa szwedzkiego, gdzie mamy iskrę po prostu, która akurat ma 3000 stopni. Teraz powiem Wam troszkę o skrobakach. Najbardziej popularnym skrobakiem, krzesakiem jest coś takiego. One oczywiście mają jakieś dodatki, tutaj mamy otwieracz do piwa, klucz 10, tutaj mamy ząbki, producent czasem zaleca krzesanie w ten sposób. To akurat jest kompletnie beznadziejne, bo rozrzucę iskrę ewentualnie w ten sposób. Ja zawsze zwracam uwagę na taką ostrą krawędź i zawsze palcem sobie jeżdżę po prostu na boki. Tu w tym momencie czuję, że coś mnie drapie. Jeżeli tej ostrej krawędzi nie macie w skrobaku, to jest masakra po prostu. Tutaj jest taki mały zadzior. Ja już czuję, że on mnie drze.
Tak samo są takie skrobaki. Niby inna blaszka, ale też zawsze robi jedną akcję. Sprawdzam paluchem, gdzie mnie drapie. Aha, tu pod spodem mnie drapie, widać okopcone, bo już używane. Ale jest tutaj taka mini blaszka zagięta, która drapie. I wtedy w tym momencie mogę rzeczywiście tą iskrę w miarę dawać. Producent akurat tego krzesiwa wymyślił, że mamy miejsca na kciuki, to też ułatwia nam utrzymywanie. Fajnie, bo ten pręcik jest malutki, on akurat ma tą ostrą kramę z każdej strony, dlatego też jest dla osób leworęcznych. Ja nie jestem leworęczny, dlatego mi to słabo idzie, ale jest to oczywiście bardzo dobre udogodnienie dla leworęcznych, gdzie w tych wszystkich standardowych zazwyczaj go nie ma. Tutaj mamy też z popularnej sieci sklepów też dobry skrobak. Natomiast tutaj odczepiałem akurat, kiedyś kupiłem do celów szkoleniowych, brakowało mi przed sezonem krzesiw, kupiłem sobie 30 po prostu tak jak zwykle i ja sobie po prostu biorę to do ręki i jest jedna wielka masakra, nie ma nic, żadnych ostrych krawędzi. Poprzekładałem akurat sobie skrobaki i robię to nadal, przekładam po prostu do prętów, które się zużywają. A już największe badziewie to jest o taka blaszka, jak takie coś macie, to w sensie, jeżeli planujecie zakupić krzesiwo, to jak widzicie tą blachę, to dajcie sobie spokój. Spróbuję zademonstrować. Te ząbki rozrzucają wszystko, niekoniecznie to dobrze idzie. Natomiast ten skrobak, który wygląda identycznie jak poprzednie, nie ma żadnych ostrych krawędzi. Krzesanie w ten sposób jest masakryczne, bardzo ciężko. Ewentualnie w ten sposób się krzesa, ale uwierzcie mi, to, że daje iskry, to nie znaczy, że będzie to rozpalać bezproblemowo rozpałki typu kora z brzozy, czy jakieś tam elementy sosnowe. Bo to, że krzesiwo daje iskry, to jeszcze nie jest sukces. Można ewentualnie sobie watę w ten sposób rozpalać. Tutaj, tak jak wspominałem, też jest super skrobak, który jest też bardzo ma ostre, wyraziste po obu stronach elementy. Po tej stronie jest gładziutki, czyli jeżeli krzesam w tą stronę, to się nic nie dzieje. Dopiero jak obracam, to idzie iskra. Takie coś polecam, żeby skrobak był raz, żeby konkretny, a dwa, żeby ten pręt był solidny. Wtedy macie naprawdę porządne draśnięcie. Ta spawarka to już jest w ogóle rewelacja, bo tutaj na tym się gotuje. Polecam też używać tego jako latarki, jak zabraknie baterii. Po prostu tu nie trzeba nawet kombinować, bez problemu cokolwiek rozpalicie tym akurat krzesiwem. Teraz Wam troszkę pokażę, jakie metody można zastosować związane z samym krzesaniem. To mamy najbardziej popularne krzesiwko, po prostu tego typu, już troszkę zjechane. Natomiast jak się krzesa? Jeżeli bierzemy taką blachę, skrobak, krzesak, czy jak zwał, tak zwał, to sobie orientuję, tak jak wspominałem, gdzie jest ostre. Tutaj czuję ostre, czyli wiem, że krzesanie będzie polegać na jakimś kącie 45 stopni w tą stronę. Bo jeżeli robię 90 stopni literka L, to się nic nie dzieje. Jeżeli otwieraczem do piwa, łatwiej zapamiętać, biorę do siebie, to się nic nie dzieje. Nie ma żadnego tarcia, dlatego to macanie zawsze skrobaka jest podstawą przed działaniem. Jeżeli już mam 45 stopni, to już czuć siłę tarcia. Oczywiście krzesanie w powietrzu to jest dobre, jak się rozpala puchowce, czyli nie wiem, kwitnący oset w lipcu, pałkę wodną, czy jakieś żołnierze tampony noszą na przykład, żeby mieć fajna rozpałka, bo jest zafoliowana. Film o rozpałkach będzie w opisie, bo jest u mnie na kanale, można sobie zajrzeć. Natomiast żeby bardzo dobrze krzesać, to trzeba przede wszystkim spełnić dwa takie dość konkretne warianty. Przede wszystkim, jeżeli trzymamy ten pręt, on nie ma prawa się ruszać. Często jest tak, że ludzie na płasko to robią daleko od siebie. Wtedy co się dzieje? Walczymy z drugą ręką, próbujemy krzesać, a jednocześnie amortyzuje nam druga dłoń. Skutkuje to tym, że często się pręt po prostu łamie. Nawet taki bez problemu można złamać na pół. Ktoś się zaprze i wtedy strzeli. Trzymamy praktycznie prawie pionowo. Jeżeli ja zawsze działam sobie w lesie, to klękam, robię to przy ziemi. Tutaj akurat mam pniak. Ale ja sobie po prostu, jeżeli nawet klękam przy ziemi, to moja ręka jest ustabilizowana centralnie i oparta o kolano. Wtedy trzymam stabilnie pręt i mam więcej siły, żeby prowadzić tą iskrę.
Oczywiście pod tym kątem 45 stopni i w dół. Niektórzy trzymają na przykład sam skrobak i generalnie próbują tam, że tak powiem, wyciągać ten pręt. Są różne szkoły. Niektórzy gdzieś tam nożami skrabią, tak? Jeżeli są przystosowane na przykład. Ale widzicie, ta iskra dość mocno się rozrzuca. No tutaj na upartego też wyszło. Można sobie ewentualnie nożyk przerobić. Ja sobie tutaj na przykład w tym modelu spiłowałem tą zewnętrzną część, żeby była bardziej ostra, co skutkuje też bardzo dobrą iskrą. Załóżmy, że jestem bez jednej ręki, potrzebuję rozpalić ogień. Jest też taka metoda, że mogę sobie po prostu mocno wbić nóż. Oczywiście przygotowując w tym miejscu jakąś tam rozpałkę i starać się właśnie w ten sposób zrzucać iskrę. Mała przestroga a propos rozpalania, dajmy na to tutaj kory brzozowej. Jeżeli będziecie krzesać, nie starajcie się działać w ten sposób, że zaczynacie dobrze, krzesacie, a później na koniec spada to wszystko na płasko i zaduszacie jednocześnie zmechaconą na przykład brzozę i jednocześnie ogień. Starajcie się działać też lekko pod ukosem, żeby w momencie, kiedy jedzie to krzesiwo, ono dojeżdżało w ten sposób. Zostaje tutaj miejsce na iskrę, a pręt wam się, a skrobak wam się opiera i wtedy ciek, patrzę, pali się. Nie, też nie można wpadać na przykład w taki amok, że rozpalając korę z brzozy czy jakieś elementy żywiczne sosny, że działacie tak. Tak się rozpala trawę. Jeżeli ja rozpalam suchą trawę, to rzeczywiście znajduję sobie zawsze jakiś punkt podporu w tej całej trawie. Jest ona dookoła i wtedy robię taki coś. I patrzę. Nie działa? I patrzę. Natomiast przy korze z brzozy jest po prostu cyk i zaglądam. No teraz akurat się troszkę wypaliła, także gorzej zapalić. No ale mamy. Oczywiście jak przygotować rozpałki też znajdziecie u mnie na kanale. To samo tyczy się tego typu rozpałek. Tutaj mamy jakiś korzeń sosny. Jeżeli byśmy odłupali jakiś element żywiczny i sobie zrobili tak zwanego pierzastego patyka, co zawsze absolutnie strasznie ciężko mi idzie. Fachowcy robią takie piękne, ale ja nie mam do tego ręki. A coś tam się w tej branży znam. Natomiast robimy sobie coś takiego i też jest to jedna z rozpałek. Wtedy tak samo, muszę znaleźć punkt podparcia w miarę stabilny i sobie po prostu ślizga mi się niedobrze. O, i mamy kolejne zastosowanie. Tu zaduszam, żeby nie robić ognia. Także takie mamy możliwości. Podsumowując, krzesiwo warto sobie kupić. Osoby, które uprawiają taką turystykę, to wiedzą. Natomiast jeżeli zaczynacie w tej branży, kupcie raz, a porządnie. Lepiej wydać dwa razy więcej, ale solidny pręt, dobry skrobak i wtedy macie. Dlaczego też to się nosi? No wiadomo, krzesiwo nie podlega takim problemom typu woda, tak? Jeżeli jest mokro, brzydko, jesteśmy w stanie bez problemu, wychodząc z wody, krzesiwem rozpalić ognisko. Brzozę wszędzie znajdziecie, elementy żywiczne w większości lasów też znajdziecie, także ten ratunek, jeśli chodzi o rozpałki, jest. I macie po prostu bardzo dobrą, niezawodną rozpałkę. Oczywiście ona z czasem się zużywa, co skutkuje później złamaniem czy ewidentnym zużyciem. Natomiast naprawdę, jeżeli wprawicie się w krzesaniu, możecie kilka tysięcy ognisk rozpalić bez problemu takim kawałkiem żelastwa. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do innych odcinków. Jak już wspominałem, macie tam o rozpałkach i metodach na przykład mechacenia brzozy i nie tylko. Cześć! I wtedy umieszczając w takim miejscu tutaj na dole chupkę, staramy się tą iskrę.